główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z Opolszczyzny. W tym serwisie zobaczą Państwo m.in. Sąd uznał, że cały ten kontekst wskazuje na to, że faktycznie w tym stanie depresyjnym pokrzywdzony mógł dokonać takiego aktu samobójstwa. Gościmy 306 wystawców z 10 państw. Spodziewamy się wizyty około 40 tysięcy gości. Wędkarstwo to jest pasja, piękna pasja. Ja osobiście wędkuję od 52 lat. Kiedyś zaczynałem w wieku tych młodych ludzi i bardzo się cieszę, że ta pasja przechodzi na tych właśnie najmłodszych. Stolice regionu czekają w przyszłości potężne finansowe problemy. To opinia Małgorzaty Wilkos, którą wyraziła w wywiadzie dla Nowej Trybuny Opolskiej. Radna Opola z ramienia Prawa i Sprawiedliwości winą za nieodpowiedzialną politykę obarcza osoby rządzące w mieście z prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim na czele. O szczegółach Maciej Wójtowicz. Sytuacja w Opolu przypomina bal na Titaniku, a górę już widać. W taki sposób radna miasta Opola Małgorzata Wilkos podsumowuje rządy prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Mowa o ogromnym zadłużeniu stolicy regionu, które za czasów jego czteroletniej kadencji wzrosło niemal dwukrotnie. Ono wzrosło z 320 do 540 milionów złotych. Natomiast niebezpieczne jest również to, że bardzo wzrasta koszt obsługi zadłużenia. W tych latach między 7 do 42 milionów. W 2023 roku sama obsługa zadłużenia budżetu miasta wynosi 42 miliony złotych. To jest więcej niż miasto rocznie dopłaca do MZK. Zadłużenie miasta potęgują również dodatkowe wydatki, takie jak 140 milionów złotych w postaci zastawionych udziałów w spółce WIG. A kwota finansowego obciążenia wciąż wzrasta. Wątpliwości budzi także realizacja ostatnich kosztownych inwestycji. Należy do nich m.in. budowa nowego stadionu Odry Opole za około 200 milionów złotych oraz dwóch centrów przesiadkowych, w których parkingi z racji wysokich i nieopłacalnych cen biletów świecą pustkami. Powinno tam parkować na przykład 2000 samochodów dziennie, a okazuje się, że jest wydawanych dziennie 18 biletów parkingowych, to pytanie jest, czy ten parking w tym miejscu jest potrzebny. Mamy centrum przesiadkowe Opole Wschód, a może kilometr dalej mamy centrum przesiadkowe Opole Główne. No w jakim mieście buduje się centra przesiadkowe kilometr za kilometrem, jedno przy drugim? Tak się nie buduje, buduje się na obrzeżach miast po to, żeby wyprowadzić ruch samochodowy z miasta, żeby mieszkańcy tam, w tym centrum na obrzeżu zostawili samochód i skorzystali z komunikacji miejskiej. Dług oraz utrzymanie obecnych i planowanych inwestycji w postaci akwaparku czy trasy średnicowej, których koszt szacuje się na ponad 0,5 miliarda złotych, radykalnie zwiększa wydatki bieżące. Skutkuje to szukaniem oszczędności również w kieszeniach mieszkańców, m.in. poprzez podniesienie od początku roku opłat za postój w strefie parkowania, a także cen biletów autobusowych. Pomimo stałego wzrostu kosztów miejskich usług, władze miasta nieustannie przeznaczają dziesiątki tysięcy złotych na działalność Czasu na Opole. Biuletynu wydawanego przez zakład komunalny, a będącego jawną tubą propagandową Arkadiusza Wiśniewskiego. Te materiały przygotowywane przez ten periodyk są tendencyjne, często atakują opozycję w mieście i to personalnie. Ja mam potężne wątpliwości, czy nie dochodzi tu do łamania dyscypliny finansów publicznych, czyli takiego dziwnego finansowania na styku urząd gminy i spółka komunalna. Więc widać, że na pewne działania pan prezydent oczywiście ma pieniądze i to praktycznie w każdej ilości, a w pewnych innych wskazuje, że nie ma na przykład na podwyżki w ratuszu, na podwyżki w MOPS-ie. Opolscy politycy Zjednoczonej Prawicy zgodnie przyznają, że jedynym słusznym ruchem na poprawę kondycji finansowej Opola jest odsunięcie od władzy jego obecnego prezydenta. Gigantomania Wiśniewskiego zostanie rozliczona. Miał czas na to, żeby połasić się na dwa mieszkania w opolskim TBS-ie, które miały być przeznaczone dla ubogich Opolan, ale nie ma czasu, żeby pochylić się nad finansami Opola. Tak samo jak pokonaliśmy skorumpowane SLD w 2002 roku jako prawica, tak samo jestem przekonany, pokonamy Arkadiusza Wiśniewskiego. Nie jest godzien, żeby być prezydentem miasta Opola. Ostatecznie jednak głos należy do mieszkańców, którzy ocenią prezydenturę Arkadiusza Wiśniewskiego w czasie nadchodzących wyborów. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. Wracamy do sprawy tragicznej śmierci młodego mężczyzny w mieszkaniu na osiedlu Chabry w Opolu. Oskarżona o dźgnięcie go nożem partnerka została uniewinniona, ale druga strona zgłosiła apelację od wyroku opolskiego sądu.
Maryna i Oleg to młodzi obywatele Ukrainy, którzy mieszkali i pracowali w Polsce. Byli w nieformalnym związku. Pod koniec 2021 roku relacja zaczęła się psuć. Kobieta chciała zostawić partnera, ale ten nie mógł się z tym pogodzić. Mężczyzna tkwił też w spirali długów, przyjmował silne leki nasenne i miał stany depresyjne. W wieczór jego tragicznej śmierci Oleg i Maryna bawili się w opolskim klubie, po czym wrócili do domu. Tam doszło między nimi do kłótni, po której ostatecznie położyli się do wspólnego łóżka. Obudził mnie dziwny huk, a później za sekundę charczenie. Nie wiedziałam, co się dzieje i kiedy podniosłam głowę i otworzyłam oczy, zobaczyłam ten nóż. Po chwili do pokoju wbiegł współlokator, który udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy. Ten jednak zmarł. Wcześniej w kluczowym momencie para była sama. Dowody świadczyły przeciw kobiecie, pojawił się więc akt oskarżenia. Działając umyślnie z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Olecha, ugodziła jednokrotnie pokrzywdzonego nożem w klatkę piersiową po stronie lewej. Opolski Sąd Okręgowy przesłuchał świadków i powołał biegłego. Ostatecznie przychylił się do wersji forsowanej przez obronę. Bezpośrednio przed tym, jak doszło do zgonu pokrzywdzonego, on jeszcze wykonywał telefony do znajomych, prosił o pożyczkę, żeby w jego imieniu zawrzeć, żeby mógł spłacić te długi, które na nim ciążyły. Dzwonił w nocy także do swoich bliskich na Ukrainę. Tam się nie udało połączyć z tymi osobami. No i sąd uznał, że cały ten kontekst wskazuje na to, że faktycznie w tym stanie depresyjnym pokrzywdzony mógł dokonać takiego aktu samobójstwa. Dźgnięcie się nożem w serce to bardzo nietypowy przykład samobójstwa i ta wersja wciąż nie przekonuje prokuratora. Oskarżyciel wywiódł apelację od tego wyroku do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. No, kwestionuje te ustalenia faktyczne. Prokurator także kwestionuje samą opinię biegłego z okresu medycyny sądowej. Domaga się innych biegłych, którzy by się w tym zakresie wypowiedzieli, czy te rany mogły zostać zadane przez samego pokrzywdzonego. Termin rozprawy apelacyjnej nie został jeszcze ustalony. Do tematu powrócimy. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Targi rolnicze trwają na terenie byłego lotniska w Kamieniu Śląskim. Opolagra to największe tego typu wydarzenie w południowej Polsce. Odwiedzający mogą poznać oferty ponad 300 firm, które prezentują nowoczesny sprzęt i nowinki technologiczne. To już 18. edycja rolniczego święta, które potrwa do niedzieli. Wystawa rolnicza przyciąga od lat tłumy odwiedzających. W Kamieniu Śląskim prezentowane są nowoczesne maszyny i nowinki technologiczne. Opolagra, na której gościmy 306 wystawców z 10 państw, spodziewamy się wizyty około 40 tysięcy gości, rolników, hodowców, ponieważ Opolagrze towarzyszy również Śląska Wystawa Bydła, gdzie ponad setka zwierząt zostanie zaprezentowana w ciągu 2 dni jej trwania. Wydarzenie robi wrażenie ilością zebranych w jednym miejscu firm czy hodowców. Każdy, kto choć raz odwiedzi Opolagrę, z chęcią wraca tu ponownie. Jesteśmy dwie osoby tutaj na stoisku, tak więc praktycznie co chwila podchodzi jakiś klient, jest z kimś, jak to się mówi, porozmawiać. Ogólnie atmosfera nam się zawsze podobała na Opolagrze, więc jesteśmy tutaj co roku. Opolagra to święto miłośników rolnictwa, ale nie tylko. Osoby, które dopiero chciałyby zacząć swoją przygodę z rolnictwem lub miło spędzić czas, również znajdą tu coś dla siebie. Dla takiego właśnie młodego rolnika mamy również ofertę. Stale są uruchamiane programy wsparcia na rozpoczęcie właśnie działalności rolniczej dla młodych rolników, którzy chcą swoją przygodę rozpocząć. To są rodzinne gospodarstwa przekazywane z pokolenia na pokolenie i bardzo nam zależy, żeby właśnie młodzi rolnicy również zaczęli swoją przygodę z rolnictwem ze wsparciem takim, które każdemu na początku jest niezbędne i tutaj również czekamy na młodych rolników. Opolagra trwać będzie cały weekend. Mile widziani są tu wszyscy miłośnicy rolnictwa. Jutro na terenie targów odbędzie się wystawa bydła mlecznego. Bartosz Wojtkowski, Kurier Opolski. Psychologia, interna i chirurgia to główne tematy konferencji medycznej, która odbyła się w Studenckim Centrum Kultury. Wyniki badań prezentowali głównie studenci kierunków lekarskich. To pierwsza edycja ogólnopolskiej medycznej konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Opolskim. Jest to inicjatywa głównie studentów, Studencka Rada Wydziału Lekarskiego oraz IWEMSA Poland Oddział Opole. Podjęliśmy taką inicjatywę od 3 miesięcy trwała organizacja tej konferencji.
Oczywiście mamy wsparcie, mamy swoich sponsorów, mamy patronów, mamy patrona honorowego Ministerstwa Zdrowia. Dobiega końca pierwszy cykl kształcenia na kierunku lekarskim. Studenci wkrótce opuszczą mury opolskiej uczelni. Jest bardzo liczna grupa studentów, którzy potrafią wychodzić poza codzienne obowiązki studenckie, którzy przejawiają inicjatywę, którzy przejawiają kreatywność, którzy również przy odpowiednim wsparciu i motywowaniu są sami w stanie wziąć różne aspekty swojego przyszłego, obecnego i przyszłego rozwoju w swoje ręce. Jedna z sesji poświęcona była psychologii i współczesnym problemom medycyny. Swoje wyniki badań przedstawiali studenci. To są zarówno prace dotyczące zdrowia psychicznego, zdrowia społecznego, postrzegania pewnych problemów zdrowotnych przez Polaków, jak i również będzie temat, który jest związany z medycyną pracy. Zaprezentuję pracę pod tytułem Baristykę. Wyzwaniem dla współczesnej medycyny pracy. Uważam, że to bardzo ważny temat, ponieważ baristyka jest dosyć nowym, świeżym zawodem, a już niesie ze sobą wiele problemów, wiele chorób zawodowych. Na profesjonalistów w parzeniu kawy również można spojrzeć naukowym okiem, a wyniki badań mogą przysłużyć rozwojowi medycyny pracy. W kolejnych sesjach prelegenci mówili o internie i chirurgii. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Dom Pomocy Społecznej Promyk w Namysłowie obchodzi 15-lecie istnienia. Dziś podopieczni ośrodka wspólnie bawili się z pracownikami oraz zaproszonymi gośćmi podczas zorganizowanego z tej okazji pikniku. Dom jest na 49 osób, dla osób w podeszłym wieku, mężczyzn i kobiet. Mamy tutaj wszystkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, jakie są wymagane obecnymi przepisami. Nie ma żadnych barier architektonicznych, jest winda, jest wskaźnik personelu zachowany taki, jaki powinien być. Mamy rehabilitację, mieszkańcy biorą udział w projektach unijnych. Teraz był bardzo duży projekt po-covidowy, cała społeczność nasza wzięła udział w tym projekcie. Mamy terapię zajęciową, współpracujemy z lokalnymi szkołami, z lokalnymi przedszkolami. Wszystkie okolicznościowe święta celebrujemy razem z młodzieżą i dziećmi, także oferta jest bardzo szeroka. Poza tym w ramach naszego domu jest utworzony dzienny dom pobytu Senior Plus. To jest dom na 15 osób i tam seniorzy funkcjonują w godzinach od 7:30 do 15:30. Spędzają sobie cały dzień, żeby nie być w domu samotnym. Na skutek działań w warsztacie terapii zajęciowej oni się otwierają, oni chcą. Oni wiedzą, że są ważni, że są potrzebni i że społeczeństwo to nie tylko ten zdrowy i bardzo mądry, ale każdy, bo na miarę możliwości swoich, każdy może pokazać swoją mądrość, swoją umiejętność i swoje po prostu bycie w społeczeństwie. Dobrze wiemy, że to młode pokolenie dzisiaj coraz bardziej pędzi, nie ma czasu czasami zająć się osobami starszymi. Mamy też starzejące się społeczeństwo i właśnie taki dom pomocy spełnia tą ważną społeczną rolę zaopiekowania się osobami starszymi, osobami w potrzebie, często też osobami niepełnosprawnymi. Także my jako samorząd poprzez właśnie tego typu instytucje świadczymy niezwykle ważną dla mieszkańców, nie tylko powiatu, ale i w ogóle okolicy województwa, ważną taką misję, bym nawet powiedział, zaopiekowania się potrzebującymi. W Opolu odbyły się otwarte Mistrzostwa Szkół Województwa Opolskiego w wędkarstwie spławikowym. Swoich sił próbowała młodzież. To już 17. edycja konkursu. W konkursie startuje młodzież w trzech kategoriach. Igrzyska dzieci, młodzieży szkolnej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Tu nie liczy się liczba ryb, a ich wielkość. Wygrał ten, kto złowił okazy z największą wagą. Każdy gram ryby to jeden punkt. Na kanale Ulgi przede wszystkim można było dziś złowić leszcze, ukleje, jazie, a nawet okonie. Na mistrzostwach pojawili się miłośnicy wędkarstwa. Wędkarstwo to jest pasja, piękna pasja. Ja osobiście wędkuję od 52 lat. Kiedyś zaczynałem w wieku tych młodych ludzi i bardzo się cieszę, że ta pasja przechodzi na tych właśnie najmłodszych. Pasjonatów tego sportu nie brakuje. W konkursie wzięło udział ponad 100 osób. Jednak tu nie liczy się tylko wygrana. Chodzi też o ekologię. Jeżeli chodzi o Polski Związek Wędkarski, to on stara się zwracać uwagę też na czystość tych akwenów, żeby nie zaśmiecać i uczy na przykład tą młodzież po takich zawodach, żeby opuszczając to miejsce, które jest wyznaczone, żeby ono było pozostawiane w takim stanie, jakim zostało zastane. Dzieci z zapałem uczą się sztuki wędkarstwa, często przekazywanej z pokolenia na pokolenie. No jakoś to tak się zaczęło, że
od dziadka, od taty później. I ja też teraz mi się spodobało, też teraz łowię. Tato mi opowiadał, potem mnie nauczył. No i tak. Łowienie ryb to dla młodych ludzi świetna odskocznia od komputera i wirtualnego świata. Rodzice chętnie poświęcają swój czas na rozwój takich pasji u swoich pociech. No, młody spokój ma, chociaż na co dzień to raczej spokojny nie jest, ale mówi, że on się uspokaja. No i zadowolony jest ogólnie. No. Warto poświęcić czas tym młodemu, żeby spędzał go raczej nad wodą czy gdzieś nad jakimś okolicznym stawem. Na zwycięzców czekały puchary i sprzęty wędkarskie. Wszystkie ryby po zważeniu zostały wypuszczone z powrotem do wody. Agata Piwczyńska, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Jak podaje portal Opole TVP.pl, 24 kwietnia szef Nowoczesnej Adam Szłapka potrącił rowerzystkę. Policjantom na miejscu zdarzenia i potem na przesłuchaniu nie powiedział, że jest posłem, a jedynie, że pracuje w Sejmie RP. Sprawowaną funkcję udało się ustalić dopiero po zadaniu mu szczegółowych pytań. W tej sytuacji policja postanowiła poinformować prokuraturę, która, aby skutecznie postawić zarzuty parlamentarzyście, będzie musiała zwrócić się do Sejmu o uchylenie posłowi immunitetu. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Okradali seniorów metodą na wnuczka. Para oszustów wpadła na gorącym uczynku. Skuteczna akcja była możliwa dzięki przytomnej reakcji seniorki. Gdy kobieta wyczuła, że rozmowa przybiera niepokojący kierunek, zadzwoniła na numer alarmowy 112. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej opole.tvp.pl. Jak podaje portal opole.tvp.pl, ponad 65% więcej niż dozwolona norma ważył bus skontrolowany przez opolskich inspektorów. Samochód dostawczy był przeładowany o blisko 2 tony. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1850 zł. Muzyczna podróż po regionie dobiegła już końca. Nasza ekipa odwiedziła 60 miejscowości z okazji 60. edycji Opolskiego Festiwalu. W trakcie spotkań z mieszkańcami udało się wyłowić prawdziwe muzyczne talenty. Na leśnickim rynku Julia Kusz zaśpiewała utwór Radość Najpiękniejszych Chwil z repertuaru Anny Jantar. To już przedmieścia gorzki smak, autobus rusza w krótki rejs. Zdyszana biegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. I kocham, pragnę, tracę tak, jakby się chwilą stawał rok. Jak gdyby świat wymykał mi się z rąk. I tym muzycznym akcentem kończymy główne wydanie naszego serwisu. Zaraz po nim prognoza pogody i rozmowa dnia, w której gościem Hanny Chonisz będzie Małgorzata Wilkos, radna Opola z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. A ja spotkam się z Państwem w naszych kolejnych serwisach o 20.30 i 21.30. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.